Salomon był człowiekiem najmądrzejszym według ciała, który chodził tutaj po ziemi. Mądrzejszym od niego był tylko Jezus. Salomon był człowiekiem, który gdyby miał odrodzonego ducha, to byłby arcyapostołem. Ale że nie miał odrodzonego ducha, to narobił sobie bałaganu na starość. Ale zanim sobie tego bałaganu narobił, to napisał wiele dzieł. Ja się nawracałem na Salomonie. Każdy z was inaczej spotkał Boga. Ja spotkałem Boga, poszukałem mądrości. Nie szukałem cudów, nie szukałem uzdrowień, nie szukałem uwolnień. Szukałem mądrości. I trafiłem na Salomona. I zacząłem poznawać Boga od strony mądrości. I Salomon napisał, przynajmniej napisał wiele rzeczy, ale dwie księgi są w Piśmie Świętym. Więcej niż dwie, no ale dwie są główne. I napisał jedną, która jest, nazywa się Przypowieści Salomona, inaczej Księga Przysłów. I napisał też Księgę Kaznodziei Salomona. I pierwsza ta księga odnosi się do życia wszelakiego, ponieważ tam widać bardzo duże prorocze objawienia rzeczywistości duchowej również. Ale Księga Kaznodziei Salomona dotyczy tylko tego, co dzieje się pod niebem. I ona tak jest zatytułowana. To, co dzieje się pod niebem. Czyli to, co dzieje się tutaj na ziemi. Ona tego dotyczy. Nie wolno jej stosować do rzeczywistości duchowej, bo się człowiek pomyli. Ale jest ona bardzo trafna, jeśli chodzi o określenie rzeczy, które dzieją się pod niebem. I on napisał taką rzecz. Tak więc stwierdziłem, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek się raduje ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego los. I chcę wam dzisiaj coś powiedzieć na początku, zanim zaczniemy uwielbiać Boga, żebyście już podczas uwielbienia ukierunkowali swoje myśli na bardzo proste Boże rozwiązanie. Jeżeli chcesz, aby twój poziom szczęścia już dzisiaj podczas tego uwielbienia zaczął iść w górę, abyś mógł swoim sercem zacząć chwytać Boga, to przestań myśleć o tym, jakich cudownych dzieł dokonał Bóg. Tylko zacznij myśleć o tym, jakich cudownych dzieł dokonałeś ty dzięki Świętemu Duchowi. Amen. Bo nie ma dla człowieka nic lepszego nad to, że raduje się ze swoich dzieł. Spróbuj dzisiaj podczas uwielbienia, wywyższając Boga, skierować swoje serce na to, co zrobiłeś do tej pory w Duchu Świętym. Jakich rzeczy dokonałeś w Duchu Świętym. Jakich zmian dokonałeś w Duchu Świętym, w sobie i w świecie. Sięgnij swoim sercem po dzieła, których dokonałeś za pomocą Jezusa Chrystusa. Bo to będzie powodowało, że demoniczne siły stagnacji, smutku, depresji będą odchodziły od twojej głowy. Bo nie ma nic lepszego dla człowieka tutaj na ziemi, niż radować się ze swoich dzieł. Jakby ludzie tak się skupiali na tym, to był zupełnie inny poziom szczęścia. Zamiast zastanawiać się nad tym, jakich cudownych rzeczy dokonał Bóg. Nie jesteś w stanie ogarnąć wszystkiego, co dokonał Bóg. Ale jesteś w stanie ogarnąć wszystko, co dokonałeś ty przez Ducha Świętego. W sobie. Na początku. W swojej duszy. W swoim życiu. Zobacz, jak Duch Święty, który jest w tobie, zainspirował cię, abyś zmienił swoje życie. Zobacz, jakie decyzje podjąłeś pod wpływem jego inspiracji. Zobacz, jakich dzieł dokonałeś przez moc Ducha Świętego w tobie. Zobacz, ile ludzi dzisiaj dzięki tobie usłyszało, że Jezus jest Panem. Dzięki twoim słowom, twojemu życiu, twoim działaniom. Zobacz, ile osiągnąłeś w sferze rodziny, relacji, przyjaźni. Zobacz, ile osiągnąłeś w sferach, w
finansowych, szerząc Kościół, szerząc działania w Kościele przez Twoje pieniądze. Spójrz na to swoim sercem, a zobaczysz, jak będzie rósł Twój poziom szczęścia. A chrześcijanin, im bardziej szczęśliwy, tym bardziej diabeł załamany. Ojcze, wywyższamy Ciebie, Ty, który jesteś naszą radością. Ty, który wprowadziłeś nas w miejsce głębokiego rozumienia Twoich praw. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Wywyższamy Twoje imię, Jezus. Ty jesteś naszym Panem. To Ty poprowadziłeś nas w tą podróż. Uwielbiamy Ciebie. Święty i cudowny. Wielki, mocny i mądry. Wywyższamy Cię. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoim ramieniem. Że tak piękne dzieła dokonujemy w Twoim imieniu. Uwielbiamy Ciebie. Czcimy Ciebie, Jezus. Święty nasz. Przyjacielu nasz. Siło nasza. Jesus.
wyrwali paliki naszego namiotu. Nie daj się na razie. Mamy poszerzać paliki swojego namiotu. Co jest tutaj bardzo ważne? Aby ich nigdy nie betonować. Jeśli zabetonowałeś paliki swojego namiotu, to użyj dzisiaj mołota w postaci Słowa Bożego i rozwal wszelki mur. Jeśli postawiłeś sobie granicę w objawieniu, w Twoim szczęściu, w Twoim funkcjonowaniu, w tym, co możesz od Boga przyjąć, to sam zaciągnąłeś sobie hamulec. Nasze uwielbienie może być z wiary w wiarę i z chwały w chwałę. Każdego dnia inne, każdej niedzieli głębsze. Każdej niedzieli ono może być głębsze. Ale ważne jest, czy nie postawiłeś sobie granicy. Czy tym betonem nie jest na przykład forma. Jak fajnie, jak dynamicznie uderza perkusja, a gdyby perkusji nie było. Czy jestem w stanie dzisiaj swoim językiem rozpalić pieczę ku życiu. Pieczę ku życiu. Rozwal dzisiaj wszelki mur i wszelką zaporę, którą postawiłeś sobie. Powiedz, chcę. Może postanowiłeś, że Twój namiot będzie taki. On może być dużo większy. Twój namiot może być ogromny, bo Bóg jest nieskończony. On jest nieskończony. On jest nieskończony. Wystąp dzisiaj jak obywatel nieba, który cieszy w swoim ręku perło władzy przeciwko wszelkiej stagnacji, przeciwko temu, co próbuje powstrzymać Twoje życie. Może tutaj czujesz się. Pokaż swoim ciałem, co mieszka w Tobie.
całą duszą. Wyjdź do przodu tutaj. Chodź tutaj do przodu. Każda nieśmiała dusza. I módl się. Módl się. Niech cię wszyscy widzą. Jak pod skarbnicą. W Jeruzalem. Ojcze. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Jako Lopora Lavandera.
sekund ze spotkania z Panem. Pytanie, co Pan ma dla mnie? Pytanie, na ile ja się otworzę na Pana? Pan ma dla mnie sucho zastawiony stół. Pytanie, na ile ja się odkorkuję? Odkorkuj się. Odkorkuj się. Nie myśl. Nie myśl. Nie myśl. Tu chodzi o to, aby za długo nie myśleć. Ciężary, a Bóg nie chce.
chce, żebyś je nosił. Bóg nie chce tego. Zrzuć to z siebie. Powiedz, Boże mój, Ty umarłeś na krzyżu nie po to, aby było mi w życiu ciężko. Ty umarłeś na krzyżu nie po to, żebym dźwigał ciężary swoje. Ty jesteś silny, Jezus. Ty noś moje ciężary. Weź moje ciężary. Składam na Ciebie każdą moją troskę, każdy mój problem. Składam na Ciebie, Jezus, teraz. Nie będę się z tym wszystkim machał sam. Nie będę się spinał. Na Ciebie składam, Jezus. Moja dusza jest lekka. Yeah.
Jeśli energia nasza i pasja nasza nie idzie w tłoki, nie jest zorganizowana w prawidłową pracę, zgodnie z Twoim powołaniem, z Twoimi pragnieniami, to Twoja życiowa pasja i Twoja życiowa energia idzie w gwizdek. Powiedz teraz: Boże, przykładam ręki do pługa i nigdy się nie odwrócę. Nie będę się oglądał, ale będę szedł naprzód. Wdzięczny za to, co zrobiłeś dla mnie. Życie za życie. Życie za życie. On oddał za Ciebie swoje życie. Ty połóż całe swoje życie w ofierze dla Niego. Powiedz: całe moje życie jest służbą dla Ciebie. Całe moje życie. Całe moje życie. Cała moja energia. Cała moja pasja.
uwielbiamy Cię. Yeah.
Ty jesteś święty. Ty jesteś święty. Ty jesteś święty. Na maksa. Ja nie. I byłam na wielu spotkaniach. Brałam
udział w wielu nabożeństwach. Brał też udział w spotkaniach, na które przyjeżdżali sławetni usługujący. I nikt nigdy nie miał na mnie słowa od Pana. Mówię, Boże, ile to ja lat jeszcze mam się Tobie podobać w tym ukryciu? I tak sobie chodziłam. I wiecie, to była moja droga z Bogiem. Wiedział On i ja. Co przechodzę, co przeżywam, z czego wychodzę, co jest moją słabą stroną, a co jest moją mocną stroną. I kiedy podjęłam w swoim życiu taką decyzję, że chcę ukończyć szkołę liderów i pastorów. I ukończyłam tą szkołę. I kiedy była inauguracja tej szkoły, przyjechał taki sławetny uwielbieniowiec. I spotkanie już się miało kończyć, ja tak sama gdzieś w sobie mówię, i to jest koniec. I on mnie nie znał. I mówi, nie wychodź z tego spotkania jeszcze. Mam słowo dla Ciebie. Ja mówię, wow. I powiedział do mnie takie słowo. Tak się kształtują perły. Tak się kształtują perły. Jeśli przychodzisz taki czas, że powiedziałeś do Boga, chcę Ci się podobać w ukryciu. Ja nie mówię, że masz nie służyć, nie o tym mówię. To nie przejmuj się, że ktoś nie miał do Ciebie słowa. Daj się ukształtować. Pozwól, aby to naczynie stało się szlachetnym naczyniem. Nie żałuję ani jednego dnia czasu swojego przygotowania. Pozwól Duchowi Świętemu na to. Pozwól, żeby wpływał na Ciebie. Zgadzaj się ze wszystkim tym, co zrozumiesz w Biblii. Taka prosta jeszcze analogia. Jak przyjęliśmy Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to natychmiast wybuchła w nas ogromna radość i dziękczynienie. I tak ma być z każdą prawdą, która jest objawiona w naszym życiu. Ze wszystkim, co płynie z krzyża Golgoty. Bogu nigdy nie chodziło o to, żebyśmy przyjmowali jakiekolwiek informacje do naszego życia i żeby one się stawały suchą literą. On bardzo chce, żebyśmy przeżywali Go, żebyśmy Go wręcz zjadali, żeby On mógł się przez nas manifestować. Bądź świadomy tego, co wypowiadasz. Bądź świadomy tego, co przyjmujesz. Bądź świadomy tego, jakie decyzje podejmujesz. Bądź tego świadomy. Duchu Święty, my dziękujemy Tobie za Twoją obecność. Ojcze, ja dziękuję Tobie za każde serce na tym miejscu. Ja dziękuję Tobie za tych wojowników i za te wojowniczki. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że oni przyłożyli swoje ręce do Boga i że nigdy się nie wycofają. Ja dziękuję Ci, że oni realnie każdego dnia biorą siły i namaszczenie od Ciebie. Ja dziękuję Ci, że każdy wypełni swoje powołanie zgodnie z objawieniem i spragnieniem. Uwielbiam Ciebie. Cudowny Święty Duchu, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. On jest Twój, Jezus jest Twój. Kiedy byłam w miejscu przygotowania, to powtarzałam cały czas. Różni ludzie mówili do mnie różne rzeczy, nic nie robisz. A ja wiedziałam, że uczynki Jezusa są mi przypisane. Uczynki Jezusa są mi przypisane. Naczynia niosące Twoją chwałę. Naczynia do zaszczytnych celów. Dziękujemy Tobie za osobiste szczęścia. Dziękujemy Tobie, że powodzi się ludziom w każdej dziedzinie życia. W dziedzinie finansowej, w dziedzinie relacyjnej, emocjonalnej, małżeńskiej, w dziedzinie służby. Uwielbiam Cię. Thank you.
święty. Ty jesteś święty. Ty jesteś święty. Ty jesteś święty. Ty jesteś święty. Thank you.
Yeah.
chodzi o grupę stawienniczą naszą. Chcę, żebyście wyszli to do mnie. Nasza grupa stawiennicza. Teraz wizję.
Thank you.
którzy wyszliście, aby się modlić o to, aby w waszym życiu zafunkcjonowało realne stawiennictwo. Stawiennikiem nie jest ten, kto się modli, bo modlimy się wszyscy. Stawiennik to ten, który bez żadnego problemu między 6 a 8 godzin jest w stanie dziennie spędzić na modlitwie. Stawiennik to ten, który budzi się w nocy z nadprzyrodzoną potrzebą kładzenia swojego życia za innych ludzi. Ten jest stawiennikiem. Stawiennikiem jest ten, który jednocześnie może wstawiać się za ludźmi przez wiele godzin dziennie i wykonywać swoją pracę zawodową. To człowiek, który nie męczy się modlitwą. To człowiek, dla którego modlitwa jest sensem funkcjonowania. Nie zabiega o to, aby go widziano, jest schowany i wie, że otrzyma nagrodę w niebie za swoją pracę. Stawiennika nie interesuje to, aby ktoś wiedział o tym, że on się modli. To jedna z najmniej widzialnych służb w Kościele. Rozumiesz? Jeżeli w twoim życiu, mówię do tych z was, którzy modliliście się, aby takie namaszczenie spłynęło na was, zacznie się pojawiać nadprzyrodzona forma modlitewna. Zaczniesz wyjść za ludźmi. Zaczniesz szukać powodów, aby się o nich modlić. Po wiele godzin dziennie będziesz spędzał na tym, aby wstawiać się za innymi. Tak jakbyś był na etacie. To znaczy, że to jest to. A jak to w tobie zaistnieje, to za jakiś czas przyjdź do mnie i powiedz: Artur, modlę się po wiele godzin dziennie. Częstokroć nie mogę spać i jeść, bo myślę o sprawach Kościoła, o sprawach tego świata i gdybym mógł, to dałbym się pociąć, aby te sprawy zostały zmienione. Przyjdź i powiedz mi o tym. Powiedz: Artur, wstaję w nocy i nie mogę spać, bo się modlę. Duch Święty mnie budzi, zachowuje się nieracjonalnie. Płaczę, jak widzę ludzi na ulicach. Coś ze mną nie tak. Coś się zmieniło. Powiedz mi o tym wtedy. To znaczy, że Duch Święty cię przygotowuje do tego, abyś mógł iść w tej służbie dalej. Rozumiem. Stawiennictwo to zawód duchowy. Tak jak bycie ewangelistą to zawód duchowy. Zawód. Krystian, chodź do mnie, proszę. Wejdź żonę swoją. Magda, gdzie jesteś? Proszę. Chodź, Agatka, modlimy się. To są ludzie, którzy zdecydowali się, aby tam, gdzie są, zakładać Kościół. Położyli swoje życie, żeby się o nich modlić. Może modlimy się. Umacniamy jej służbę tam w Starachowicach, właśnie w imieniu Jezusa. Umacniamy namaszczenie. Z tego, aby ta służba wywierała wpływ na środowisko, które jest wokół. Umacniamy namaszczenie ewangelizacyjne, namaszczenie duszpasterskie i namaszczenie nauczycielskie. Ojcze, my zbudzamy finanse na tą służbę. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. My uwalniamy teraz do jej życia, namaszczenie, do prowadzenia w Królestwie. Mądrość, rozum, roztropność, umiejętność wszelkiego rodzaju. Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech buduje Twój Kościół tam w Starachowicach, Ojcze. Otaczamy go apostolską opieką. Wyznaczamy granice w krwi Jezusa wokół jej służby i ogłaszamy, że jej służba nie przynosiła niewiarski plon tam na miejscu i w regionie. Ojcze, w imieniu Jezusa zbudzamy kolejnych
narodzonych z Bożego Ducha ludzi, którzy będą wiernymi członkami tego kościoła. Umacniaj jej psychikę, Ojcze. Odsuwamy od niej wszelki stres, wszelką niemoc. Ustanawiamy asystę aniołów, pomoc jej codzienności, w codziennych sprawach zawodowych, rodzinnych. Jesteś Bogiem pomocy. Budujemy w duchu ten kościół. Rozwijamy, rozwijamy. Ustanawiamy Bożą jurysdykcję w Starachowicie. Może plany, cele i dążenia. Przez Jerez, przez Jesień. Dawaj ludzi do pomocy. Słuchamy ludzi do pomocy. W imię Jezusa. Siły fizyczne teraz Bóg zapewnia. Siły fizyczne. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy ten Kościół w Rzeszowie, który powstał. Błogosławimy tą służbę. Wzywamy Twojego imienia Jezus. Na każdym z ich działania. Może postawimy się na Twoje Królestwo Włosierzowe. Na autorytet apostolski. Ustanawiamy rozwój tego Kościoła. Rozwój liczebny. Rozwój duchowy. Rozwój finansowy. Ojcze, w imieniu Jezusa zbudzamy kolejnych ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Zbudzamy pomoc dla nieśmiertelnych ludzi. Zbudzamy, Ojcze, namaszczenie duszpasterskie do tego, aby usługiwać tym ludziom. Ojcze, w imieniu Jezusa pogłębiamy namaszczenie ewangelizacyjne do tego, aby moc Twojego Świętego Ducha płynęła przez ich słowa i działanie tam w Rzeszowie i w okolicach, Ojcze. W imieniu Jezusa uwalniamy dary Duchu Świętym Twoim. Jeszcze silniejsze namaszczenie do uzdrawiania chorych. Jeszcze silniejsze namaszczenie do uwalniania słowa. Wiem, dar rozróżnienia duchów. Ojcze, wzbudzamy umiejętność wszelkiego rodzaju. Mogą być ogłaszane w imieniu Jezusa, że nauka, która będzie tam przez nich uwalniana, będzie nauką apostolską. Ojcze, w imieniu Jezusa odsuwamy od nich wszelkie stwierdzenia, wszelkie czary, wszelkie manipulacje. Ustanawiamy przychylność ludzi, przychylność władz. Ustanawiamy asystę aniołów dla nich w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Halleluja. Otaczamy ich krwią Jezusa. Halleluja. Bóg powiedział: uczynię różnicę między tym, kto mi służy, a tym, kto mi nie służy. Powiedział to tysiące lat temu przez proroka. Ja, Jahwe, uczynię różnicę między tym, kto mi służy, a tym, kto mi nie służy. Wszyscy idziemy do nieba, którzy odrodziliśmy się z Bożego Ducha. I nic nas nie wyrwie z ręki Boga. Ale jeżeli chcesz różnicy w swoim życiu, różnicy, różnicy, która podniesie Twoje życie na wyższy poziom funkcjonowania w Bogu, to musisz stać się człowiekiem służby. Nie musisz nim się stawać, jeśli zależy Ci tylko na pójściu do nieba. Do tego wystarczy Ci Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Ale aby pozostawić ślad Królestwa, musisz stać się sługą Boga. Przyjacielem już jesteś. Przez Jezusa Chrystusa stałeś się Jego przyjacielem. Ale dziś stań się sługą. On powiedział: uczynię różnicę między moim sługą, a tym, kto mi nie służy. Wybierz aktem decyzji służbę dla Boga jako styl życia. Styl życia. Bóg, będę się zajmował tym do końca życia. To będzie moja pasja. To będzie moje hobby. Tak będę spędzał wolny czas. Będę myślał w tych kategoriach: Boże, do ostatnich dni moich życia. Kiedy będę już stary, będę miał 80, 90 lat, dalej będę podnosił moje silne ręce do nieba. Dalej moje nogi będą szły tam, gdzie Ewangelia ma być głoszona. Dalej mój język będzie mówił słowa prosto z nieba. Powiedz: Ojcze, kiedy będę już stary, ja chcę w takiej samej mocy szerzyć Twoje królestwo. Dzisiaj
Bez chcemy różnicy. Chcę różnicy, Boże. Ja chcę różnicy. Chcę Ci służyć. Zapłacę każdą cenę. Przejść. Ale jest druga grupa. Grupa, która buduje wielkie roboty. I je wiery. W tych robotach jest po dwóch ludzi. Skoncentrowanych na swoich umysłach. Łączących się swoimi umysłami. I prowadzą tego potężnego robota przeciwko tym potężnym potworom. Oni nie czekają pasywnie. Nie chowają się za murem. To ludzie służby. To tacy ludzie eliminują diabelskie dzieła. To tacy ludzie. Chcę, żebyś był takim człowiekiem. Nie chcę, żebyś był spokojnym chrześcijaninem siedzącym za murem. Chcę, żebyś był wojownikiem w niewierze. Chcę, żebyś taki był. Uwielbiaj Boga za to. Więc Boże, obsadzam swoje miejsce w Królestwie i będę pędził diabła przez całe swoje życie i będę wychwalał Ciebie moimi czynami. Będę to robił, a Bóg uczyni różnicę. Zobaczysz, jaką uczyni różnicę. Zobaczysz, jaką uczyni różnicę. Jaką uczyni różnicę. Hallelujah. Czy są chorzy wśród was? Jeżeli chorujesz, wyjdź do przodu. Boli cię coś, cierpisz. Twoje ciało się rozchorowało. Uległo i strzeli w jakiejś części. Może twoja psychika cierpi. Może masz depresję. Jakąkolwiek inną niemoc. Wyjdź do przodu. Jezus przyszedł tutaj po to, aby zniszczyć dzieła diabelskie. I zostawił Kościół po to, aby Kościół wykonywał dalej Jego dzieło. Chodźcie, stawajcie w szeregu. Idźcie po swoją wolność. Nie pozostawajcie bierni. Najpierw człowiek musi uleczyć sam siebie. Fizycznie, psychicznie. Ewangeliści, podchodźcie do nich, uzdrawiacie ich. Nie pozostawcie niczego. Co ich dręczy i męczy. Bądźcie się. Podchodź. Halleluja. Reszta kościele, uwielbiajcie Boga. Weź służba.
Jedna osoba prowadzi, a reszta pomaga. Fizycznie, psychicznie, możesz być silny,
Możesz umieć zrobić wszystko, co jest Ci potrzebne w życiu. Ja myślę o Ewangelii. Żyję Ewangelią. Rozmyślam o niej. Ale nie rozmyślam o Ewangelii, wyobrażając sobie krzyż Golgoty. Nie. Wiecie, co sobie wyobrażam? Że lecę samolotem i umarł pilot. Jest panika. Ja wstaję i idę popilotować ten samolot i wsadzam go na lotnisko przez moc Ewangelii. Ja tak żyję Ewangelią. Wyobrażam sobie, że jest pożar w domu, a ja stoję z człowiekiem, na którym się piętrzy. Patrzę mu w oczy i mówię do niego tak. Zaufaj mi. Na 3-4 skażemy z okna i nic nam nie będzie. Ja o tych myśl, o takich rzeczach myślę. Ja nie myślę o krzyżu Golgoty na Golgocie. Ja nie jestem mitomanem. Religijnym mitomanem. Wiecie, jakiego Chrystusa ja widzę? Takiego jak w lustrze codziennie. Przyglądam się w lustrze i widzę Chrystusa. Oto Ewangelia, o której myślę. On jest we mnie, patrzy moimi oczyma i mówi do mnie, chodź Artur, zrobimy coś wielkiego. Chodź, zrobimy coś takiego, że piekło będzie piszczeć. Zróbmy coś, Artur. Uratujmy komuś życie. Rozwalmy coś, a potem zbudujmy razem. Oto Ewangelia! Stwórzmy coś. Wybudujmy potężną rzecz. Zlikwidujmy wirusy w Twojej krwi. Zniszczenia w Twoim ciele. Zróbmy coś, Artur. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie tu w Kościele i w zespole oraz wszyscy, którzy nas słyszą, korzystali na co dzień z mocy Ewangelii. Czyli dobrej wiadomości o tym, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, usprawiedliwszy nas tym przed Bogiem, uczyniwszy nas dziećmi Boga, a potem wstał z martwych w ciele, pokonawszy śmierć do końca. Ojcze, ja modlę się, żeby ludzie o tym myśleli, żeby tym żyli, żeby widzieli moc Ewangelii w ich codzienności. Bo kiedy Jezus w nich zamieszkał, stali się jak on. Zbawiaj się codziennie przez Twoją wiarę. Zbawiaj się. Zbawiaj świat wokół Ciebie. Rozumiem. Halleluja.